Czy na nowych stacjach metra Karolin i Lazurowa powstaną wygodne przesiadki? SKM z najnowszym certyfikatem w obszarze utrzymania taboru. WTP z przełomową informacją, iż można sprawdzić z domu ważność biletu. I nowe rondo Domowskiego już za 6 miesięcy z nowymi przejściami dla pieszych. O tym i nie tylko w dzisiejszym wydaniu Mniejsza z tym w sobotę 24 lipca. Zaczynamy! Witam was tutaj, cześć, tam znowu i zapraszam was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. Dziś, no nie uwierzycie, zaczynamy od Awadii, więc w metrze. Tutaj mamy ciekawostki, gdyż jest ich mniej stosunkowo niż w ostatnim odcinku, dlatego nie ma tutaj wielkiej informacji. Uwaga, Awadii, wind, wielkie zmiany. Nie, jest o wiele lepiej, gdyż co prawda pojawiła się na młocinach winda, tutaj nie kojarzę. Winda od strony północno-wschodniej, poziom minus 1,0. Ratusz Arsenał. Ponownie winda nas tutaj. Winda przy wyjściu numer 2 na przystanek tramwajowy, kierunek Praga. Stokłosy. O, stokłosów chyba też nie było. Winda od strony południowo-wschodniej, poziom minus 1,0. Południowo-zachodnia, poziom minus 1,0. Aha, czyli dwie windy nie działają, no nieźle. I na Wilanowskiej, winda od strony południowej, poziom minus 2,1, czyli z tamtej strony na peron nie zjedziemy. Ponadto prace remontowe na imieninie Racławickiej i Wilanowskiej trwają. O, Wilanowska, to jest coś nowego. Winda od strony południowo-wschodniej, poziom minus 1,0 i Imielin, winda obsługująca peron południowy, poziom minus 2, minus 1. Takie są tutaj zmiany przy naszych awariach windmetra, ale przechodząc dalej, krok do parkuj i jedź w Wesołej już niedługo. Został ogłoszony przetarg na przygotowanie kolejnych dokumentów przybliżających nas do wykonywania parkingu parkuj i jedź w Wesołej. Bardzo nas to cieszy i miejmy nadzieję, że niedługo powstanie. To jest dosyć ciekawy będzie parking, gdyż jest tam zaplanowane 310 miejsc postojowych i miejmy nadzieję, że niedługo będą już prace projektowe, będzie wszystko już, dokumenty i tak dalej i zacznie się budowa. Wtedy wpadniemy nawet tam z sykutem. Wygodne przesiadki przy stacjach metra Karolin i Lazurowa. Ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie dokumentów i uzyskanie decyzji potrzebnych do budowy oraz starania się o dofinansowanie unijne dla węzłów przesiadkowych przy ostatnich dwóch stacjach zachodniego odcinka drugiej linii metra. Karolin i Lazurowa. Szczegóły macie tutaj dokładnie, teraz wam się pewnie wyświetlają wizualizacje, jak one będą wyglądać. No są perełki, naprawdę ładnie wyglądają. Niestety nie powstaną te wyjścia bezpośrednio z budową nowej stacji metra, gdyż Gulermark, który jest wykonawcą, ma podpisaną umowę tylko i wyłącznie na budowę stacji bez tych naszych węzłów przesiadkowych. Jednakże jeżeli dostaniemy środki i dofinansowanie unijne, to będzie oznaczać, i w ogóle się staramy, to oznacza, iż ZTM i będzie chciał, żeby to nam powstało. I to bardzo dobrze, bo w tych dwóch miejscach takie przesiadki są bardzo potrzebne. O ile na Bemowie przy stacji Lazurowej on jest potrzebny, nie jest niezbędny, to przy stacji Karolin, jeśli on nie powstanie, to mam dosyć duże odczucie, iż ta stacja będzie niezbyt używana, że tak to powiem. Dlatego miejmy nadzieję, że to dosyć szybko będzie nam tutaj się rozbudować i rozkwitać. SKM z najnowszym certyfikatem w obszarze utrzymania taboru. Szybki koniec marzeń. 7 lipca jako pierwszy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce otrzymał certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie taboru. Słowa nasze SKM jest tak niezawodne i tak świetnie zadbane, że aż dostaniemy certyfikaty. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Miejmy nadzieję, że tak będzie tylko dalej i nasze szybki koniec marzeń będzie jeszcze lepiej jeździć cicho i ze swoimi dźwiękami oczywiście. No i niedługo niech się pojawią nasze w końcu nowe impulsy. A teraz informacja naprawdę, która mnie tak zwaliła z nóg, że no nie uwierzycie. WTP poszło po rozum do głowy, a konkretnie otworzyło nam nowy świat. Upiększyło go, kiedy już nie korzystam z karty ucznia i nie, znaczy karty ucznia już dawno nie korzystam.
kiedy już nie korzystam tak często z biletów na karcie miejskiej. I nie jest on mi już niezbędny przez całe życie. Warszawski transport publiczny wyszedł do mnie z otwartymi ramionami i może mi powiedzieć, kiedy jest mój ważny bilet prosto z domu. W skrócie, jest specjalna strona, do której macie link w opisie i dzięki niej możemy sprawdzić, do kiedy mamy ważną kartę miejską, wystarczy wpisać numer karty miejskiej i nam pokazuje. No, ja nie mam aktualnie ważnej karty miejskiej, gdyż przemieszczam się inaczej trochę teraz. No ale tak, no. Kiedy ja już nie potrzebuję, to wy to zrobiliście. Dwa razy wam to długo zajęło, a było to potrzebne o wiele wcześniej. Ale dobrze, że w końcu do tego doszliście. A teraz dochodzimy do demo. No i tutaj parę krótkich informacji. Zakończyliśmy pierwszy etap tego dorocznego frezowania ulicy Połczyńskiej. Macie tutaj parę rzeczy, jak to wygląda, w minionym weekend to było robione. I niedługo będzie dalsze remontowanie, dalsze nowe chodniczki i inne rzeczy, będzie dalej to szło. Krok po kroku oczywiście ZDM to robi. A teraz ciekawe informacje, czyli regulacja włazów i studzienek krok po kroku. Najpierw inspekcja podlegających nam ulic, sprawdzanie gdzie takie właśnie studzienki są potrzebne. Przesłanie wyłonionej lub przy przetargu firmy, list wybranych odcinków dróg z włazami i wypustami kanalizacyjnymi do regulacji. Później kolejny krok. Krok trzeci. Ustalenie w porozumienie z wykonawcą harmonogram napraw i terminów prac. Krok czwarty. Praca na miejscu, ocena z wykonawców stopnia uszkodzenia włazu lub studzienki i dokonywanie naprawy w zależności od przyjętej technologii. Krok piąty. Wycinanie fragmentów nawierzchni po okręgu wokół włazu. Krok szósty. Regulacja włazu, w tym wymiana włazów na nowe, jeśli ze względów na zużycie dotychczasowego zajdzie taka konieczność. I krok siódmy. Odtworzenie podbudowy i nawierzchni wokół studzienki. I w ten sposób ZDM nam remontuje studzienki, więc to, że zawsze one zapadnięte są lub są wywalone w kosmos, nie wiadomo czemu, na szczęście trzeba zgłosić na 19.15, a później ZDM za jakiś czas się tym zajmie. Ale się tym zajmie, a to jest dokładny proces, przez który to wszystko przechodzi. Urządzenia dźwigowe, czyli windy, jeśli ktoś nie wie. Tak, mamy kolejną windy, tym razem to nie są windy w metrze, a windy na Starym Mieście, obok naszych schodów ruchomych. Czas na kolejne wstępne konsultacje rynkowe. Ogłaszamy wstępne konsultacje rynkowe, których przedmiotem są kompleksowe usługi konserwacyjne i naprawa urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie miasta stołecznego Warszawy. W skrócie, nie tylko te windy, które widzieliście przed chwilą na zdjęciu, ale i więcej, możliwe, że będą remontowane szybciej i sensowniej niż aktualnie. Zobaczymy. Chętnych uczestników zapraszamy do złożenia wniosków o dopuszczenie na udział w konsultacjach rynkowych do dnia 26 lipca do godziny 15.30. Też ciekawa godzina, 15.30, no dobra. Lampy LED na trasie Łazienkowskiej, w tunelach dalej pojawiają się coraz więcej tunelów, coraz lepiej. Jak to się mówi, ZDM LEDuje. Ale idąc dalej, nowe rondo Dymowskiego. Już za 6 miesięcy będzie z naziemnymi przejściami dla pieszych. Konkretnie, powstaną 4 przejścia dla pieszych. Jeżeli nie oglądacie Mniejsza z tym, nie wiem co wy robicie ze swoim życiem, ale jeżeli nie wiecie co tam się będzie działo, to w skrócie powiem. Będą tam wybudowane 4 przejścia dla pieszych na końcu wszystkich przystanków tramwajowych przy rondzie Dymowskiego. Dwa z tych przejść dla pieszych będą miały również ścieżki rowerowe. Jedno to będzie na wysokości ulicy Nowogrodzkiej, a drugie będzie na wysokości, znaczy będzie od pałacu, na końcu patelni. Jak tam macie wyjście z Warszawa Śródmieście i idziecie do patelni, to w tym rejonie właśnie będzie też ze ścieżką rowerową. To wszystko jest oczywiście o celu, żeby nasi towarzyści coraz to lepiej mogli jeździć. A, jeszcze będzie jedna, to jednak będą 3 przejazdy rowerowe. Tego nawet nie pamiętam, nie wiem czy to nie zostało zmienione ostatnio. Będzie jeszcze jedna ścieżka rowerowa, tego nie kojarzę szczerze powiedziawszy. Chyba to zmienili. Albo mylę się, napiszcie mi w komentarzach. Wydaje mi się, że tego odcinka tu nie było. Do ulicy Widok będzie bezpośredni też przejazd rowerowy. Tak, bardzo dobrze, bo ulica Widok będzie w przyszłości dosyć rowerową stolicą. I według mnie to bardzo dobrze właśnie, że w ten sposób tutaj ZDM poszedł, aby tam był dojazd. Bo w tym rejonie przydałoby się ten przejazd rowerowy. Bo właśnie do domów towarowych centrum, czy jak idę do pewnych osób, które mieszkają w tym rejonie,
to przydałyby mi się jakieś sensowne dojście, a ZDM na szczęście, ja mówię, on robi. I tego się trzymajmy. Ursus bez barier, czyli oczywiście nowe, lepsze chodniki, bez wysokich skrawężników, bardziej zaawansowane te nasze ciągi dla osób niewidomych. No wiecie, no to co ZDM lubi robić najbardziej, czyli remontować drogi. No w skrócie ZDM, Zarząd Dróg Miejskich, by nawet pasowało. Ale to nie wszystko, bo też wprowadza nowinki i to właśnie na tych chodnikach. Minimum 1,5 metra. Testujemy nowe symbole informacyjne dla kierowców. I zanim przejdziemy do tego, co one sygnalizują i po co one są, najważniejsze jest według mnie, jak wygląda logo. Jak powstał symbol właśnie tego, o czym powiedziałem. Najpierw sobie wstawili ściankę i nałożyli na nią P. Później wycieniowali sobie to, co nachodzi na siebie i nie nachodzi na siebie. A na sam koniec zrobili nam literkę P z ogonem. Jakby z tej sydenki to mało zostało. No ale no dobra, niech będzie ZD, ma swoje koncepcje. Także no. Natomiast co jest ważne, to tak. Niebieska linia z syrenką ma pokazywać kierowcom, ile co najmniej miejsca muszą pozostawić pieszym, aby legalnie zaparkować samochód na chodniku. Pilotaż tego rozwiązania, co został rozpoczęty na Woli, według mnie to bardzo dobre, bo problem jest następujący. No, o ile tutaj się przeciśniemy, to dobrze wiemy, że tutaj jeszcze rowerzysta będzie jechać i będzie jechać rowerzysta z drugiej strony, no i będzie problem. Albo nawet będzie rowerzysta i będzie pieszy. To też będzie problem. Dlatego na szczęście ZDM będzie chciał to niedługo naprawić i według mnie to bardzo dobrze, bo takie linie powinny być robione już od dawna. A no niestety dopiero teraz będzie to robione. Miejmy nadzieję, że im to całkiem nieźle pójdzie. No i na koniec info ulice, czyli zmiany na rondzie 40-latka, a konkretniej na Jana Pawła. Wiadukt Jana Pawła na rondzie 40-latka ma wyłączony w każdą stronę po jednym pasie ruchowym. Przez najbliższe 3 tygodnie będzie tam odbywał się remont. Także tak to wygląda. Ruch na dole przy rondzie pozostaje taki sam, bez jakichkolwiek aktualnie zmian. No i na koniec oczywiście standardowo sondaż. Sondaż mniejsza z tym. Tym razem mieliśmy dwa sondaże aż. Tego przejdźmy sobie najpierw od tego starszego, który ma, ponieważ się pojawił na początku tygodnia, już ponad 401 głosów z tego co widzę, a to konkretnie to właśnie 401 głosów. 24 polubienia, 24 komentarze, ciekawe. Co jest ważne, to jakie było pytanie i jakie są wyniki. Pytanie brzmiało, czy Pałac Saski powinien zostać odbudowany? Tak przy okazji będzie on odbudowany za 2,5 miliarda polskiego golda i mają go skończyć budować do 2028 roku z okazji tam rocznicy. No cóż, no niech im będzie. No. Trochę drogo, jak na jeden budynek, to bardzo drogo. Ale na razie nie będę tego komentować, o tym jeszcze sobie pogadamy. Natomiast to jest ważne, to większość z was stwierdziło, bo 62% stwierdziło, iż warto odbudować. I ja się z wami zgadzam, według mnie Pałac Saski powinien być odbudowany. Może nie za taką cenę, ale powinien być odbudowany. Z kolei dużo, bo nie sądziłem, że aż tak dużo osób, 25% ankietowanych stwierdziło, iż nie powinno być, a 13% osób nie miało zdania na ten temat. Z kolei w drugim sondażu moim, mniejsza z tym, było to chyba bardziej zawiłe pytanie, jest 176 głosów na moment, kiedy ja oglądam te ankiety. I pytanie brzmiało, to jest a propos metra, wracając do pytania tam tematu poprzedniego. Czy przy nowych stacjach metra Karolin i Lazutowa powinny powstać od razu przy budowie nowe węzły przesiadkowe do komunikacji? 88% stwierdziło, iż tak, 6% stwierdziło, iż nie, i 6% stwierdziło, iż nie wie. Nie ma na ten temat zdania. Faktycznie, według mnie też powinny powstać jednocześnie, bo tak jak mówiłem, metro Karolin, jeśli nie powstanie tamten węzeł, no to... No, tamta stacja będzie bardzo nieużywana przez dużą ilość osób, bez tego parku jedź. No i węzła dla autobusów dalekobieżnych, który tam jest planowany. Przy metro Bemowo nie jest tak źle, bo parking parku jedź nie jest tam niezbędny, chociaż wiadomo, z Babic by ludzie mogli się bezpośrednio szybko przesiadać. Więc co jest tam ważne, to tam będzie i tak pętla autobusowa i będzie i tak pętla tramwajowa. Na Karolinie tego nie będzie, a nawet jak będzie, to będzie naprawdę mała pętla. Także miejmy nadzieję, że to będzie powstawać jak najszybciej po zakończeniu budowy, niestety dopiero, ale miejmy nadzieję, że nie będzie źle. Na koniec informacja tutaj taka jeszcze stricte, tutaj a propos odcinka.
Chciałem wam powiedzieć, może trochę odcinek dzisiaj inaczej wyglądał niż wszystkie poprzednie. Jest to związane z tym, iż mój komputer do poniedziałku co najmniej jest w serwisie. Prawdopodobnie w poniedziałek mi nie będzie nawet w Warszawie, więc nie będę mógł go odebrać, a on dopiero wtedy rozpocznie się jego naprawa. Miał blue screeny i inne tam jakieś wariacje po sformatowaniu nawet, więc nie wiem co mu się wydarzyło. I póki co pracuję na swoich komputerach. Znaczy jeden komputer jest mój, ale on jest trochę wolny. I ma już trochę lat, 2 giga RAMu nie rozwala, chociaż większość odcinków na kanale z niego powstało. Natomiast, na razie nie będzie się dużo działo, będzie trochę mniej filmów. To mniejsza z tym powstało na innym, nie moim komputerze, więc nie wiem jak je jeszcze zmontuję. Ale mam nadzieję, że wam się podobało i że jakoś dużo nie zmieniło. Jeśli wam się podobał ten odcinek i mimo tych zmian, pewnie których nawet nie zauważyliście w głównej części, to kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych, a jeżeli wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę. No i jeżeli chcecie, żebym się jeszcze bardziej rozwijał na tym kanale, nowe serie, nowe rzeczy i w ogóle, no to możecie kliknąć wesprzyj obok przycisku subskrybuj. To byłoby tyle i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Na sobotę, wbrew pozorom, jak mi się uda jakiś komputer ogarnąć, postaram się zmontować Skylinesy, bo mam, jak to się mówi, asa w rękawie, czyli gotowe odcinki ze Skylinesów, bo ich się namnożyło dużo, a komputer od już 4 dni nie działał, więc tak. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!